goście. Jednego z panów właściwie nie trzeba przedstawiać, Krzysztof Krawczyk. A drugi nasz gość to pan Andrzej Kosmala, dyrektor artystyczny Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych w Poznaniu. Minęły dwa lata, we wrześniu minęły dwa lata od comebacku Krzysztofa Krawczyka na polskie estrady, ale mówi się, że nie jest to tak zupełnie zasługa twoja, Krzysztof, ale że za tym wszystkim stoi pan Andrzej Kosmala. No i teraz tak, powiedzmy sobie szczerze, że duża część publiczności zaakceptowała cię po tym powrocie, jeździsz, koncertujesz, bardzo się podobasz, ale są osoby, które uważają, że powinieneś po powrocie ze Stanów Zjednoczonych przedstawić coś nowego, zaśpiewać inaczej, nowocześniej. Zgadza się, ja zresztą z takim zamiarem tutaj wracałem i do swojego szefa tu się zwróciłem zaraz po powrocie, posłuchać tutaj Phil Collins, taka wspaniała płyta, za głowę się złapał. Mówi, co ty chcesz śpiewać ludziom? Poczekaj rok, dwa. Wydaje mi się, że jest w tym jakaś metoda, ponieważ drastycznie przejście z powiedzmy, utworów typu Byle było tak się rysunek na szkle, nagle w taką wspaniałą muzykę byłoby chyba dla niektórych naszych fanów zaskoczeniem niezbyt powiedzmy. Tylko przypomnij jeszcze sobie jeden moment, mianowicie zapytałem ciebie, czy w dalszym ciągu chcesz śpiewać dla szerokiej, tak zwanej szerokiej publiczności? Tak, było takie pytanie. I powiedziałeś, że chcesz. Tak. Trudno połączyć wodę z ogniem, w związku z czym pojechaliśmy na trasę na dwa tygodnie po powrocie na 10-dniową trasę województwo tarnowskie. Pojechałem razem z Krzysztofem. Śpiewał tam Krzysztof bardzo różne piosenki, od rock and rolli do bardzo tradycyjnych. I ja przez te 10 dni bacznie obserwowałem publiczność. Więcej patrzyłem na publiczność niż na scenę. I co zauważyłem, że nawet rock'n'rolle, te preslejowskie, te, prawda, które są tradycją muzyczną, nie przychodziły tak dobrze jak tradycyjne piosenki. Dlatego postanowiliśmy jednak ewoluować stopniowo, a przede wszystkim przyjąć jedną zasadę. Nie dać się zaszufladkować. Raz country, raz rock'n'roll. Łamać konwencję, uciekać od stereotypu. Akurat wydaje mi się, że Krzysztofa na to stać, że po prostu przy jego możliwościach wokalnych może być tego typu wykonawcą. Panie Andrzeju, ale czy zawsze trzeba się tak słuchać publiczności i iść za jej gustem? Czy nie należy czasami jej czegoś narzucić, zaskoczyć, zaszokować? Proszę pani, no mi się wydaje właśnie, że szokujemy, jeżeli jednego dnia śpiewamy kolędy, jednego dnia śpiewamy Jesienina, drugiego dnia to śpiewamy, znaczy Krzysztof śpiewa, śpiewamy Staje Nowy Dzień, innego dnia zespołem rockowym nagrywamy, innym razem z grupą Bolter. No to już jest zaskakiwanie pewnego rodzaju, prawda? I będziemy dalej zaskakiwać. Mamy kilka jeszcze takich zaskoczeń dla publiczności. Natomiast powiem od siebie, że po prostu w mojej działalności impresaryjnej, menedżerskiej, promocyjnej i tak dalej, bo przecież pracuję także z innymi wykonawcami, kieruję się zawsze jedną zasadą. Publiczność ma rację nawet wtedy, kiedy jej nie ma, bo dzięki niej istniejemy, dla niej pracujemy. A krytyka, jak jest przyjemna, to się przyjemnie słuchać. Poza tym tego wyboru dokonałem już wcześniej, czy będę piosenkarzem śpiewającym piosenki do słuchania, do nucenia, czy do tańca wręcz, czy też po prostu będę starał się bardzo, żeby być dobrze ocenianym przez krytykę tylko i wyłącznie na przykład. Próbujemy teraz połączyć te dwie rzeczy, zobaczymy, czy nam się to uda. A czy ci nie żal, że nie śpiewasz jak Phil Collins? No prawdę mówiąc, ja jako stary rock'n'rollowiec uważam, że powinienem zrobić taki eksperyment i ponieważ pracuję z bardzo zdolną młodzieżą, mamy taką grupę twórców młodych, która naprawdę zaskoczyła mnie ostatnio pomysłami, uważam, światowymi i postaram się sprostać zadaniu. Zdradźmy państwu nazwę tej grupy. Jest to zespół Transfufu. Tak, towarzyszy w tej chwili 80% mojego zespołu to jest nowa, znakomita grupa rockowa Transfufu, która wiąże nadzieję również i z wujkiem Krzysztofem. A ciebie takiej natury osobistej? Słyszałam, że z Warszawy się wyprowadziłeś. Jestem obecnie w Kołobrzegu z dwóch powodów. Po pierwsze, spacery nad morzem znakomicie wzmacniają mnie, że tak powiem. Natomiast naczelna organizacja Noc zaproponowała mi prowadzenie klubu w przepięknym ratuszu w Kołobrzegu, w piwnicy, gdzie będziemy mieli stałą scenę. Ja, czy